Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Znajdujemy się przed bramą główną cmentarza przy ulicy Chopina. Jest to starsza z dwóch sokołowskich katolickich nekropolii. Wszystkie nagrobki do 1945 roku zostały wpisane na listę zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków w Warszawie. Cmentarz przy ulicy Chopina jest pod opieką Stowarzyszenia Memoria, która dba o renowację starych nagrobków. 1 listopada organizowana jest zbiórka Kwesta na cmentarzach zarówno Chopina, jak i cmentarza przy ulicy Bartoszowej. Cmentarz przy ulicy Chopina został założony w połowie XIX wieku, po roku 1846. Wówczas to decyzją Rady Administracyjnej ówczesnego Królestwa Polskiego zakazano pochówków w granicach miast. Do tej pory powszechną praktyką było zakładanie cmentarzy nieopodal kościołów parafialnych i podobnie też było w Sokołowie. Wokół kościoła, wówczas był to kościół świętego Michała Archanioła, istniał cmentarz. Do dzisiejszego dnia zachowały się tam dwa nagrobki. Było tych grobów oczywiście znacznie więcej, ale większość z nich była po prostu ziemna i nie przetrwała do naszych czasów. Tak więc w połowie XIX wieku na pochówki wyznaczono teren pomiędzy obecnymi ulicami Lipową, Cmentarną i właśnie Chopina. Obecnie jest to, można powiedzieć, centrum Sokołowa. W połowie XIX wieku był to obszar daleko poza zabudową. Miasto kończyło się, patrząc oczywiście od rynku, mniej więcej na skrzyżowaniu obecnych ulic Długiej i Wolności. Cmentarz przy ulicy Chopina liczy około 3000 grobów. Jest tutaj bardzo dużo starych, wartościowych, zabytkowych nagrobków powstałych jeszcze w XIX wieku lub na początku wieku XX. Liczy około 1,7 hektara. Na tym cmentarzu jest pochowanych bardzo wielu zasłużonych Sokołowian, ludzi, którzy przysłużyli się bardzo naszemu miastu. Są tu też groby wojskowych, ludzi walczących o niepodległość, powstańców styczniowych, żołnierzy z roku 1918, 20, 1920 i z czasów II wojny światowej. Są tu groby przemysłowców, ludzi kultury, ludzi medycyny, prawników, takiej, można powiedzieć, elity sokołowskiej. Omawiając ciekawe nagrobki, można zacząć od pomnika Jana Waszkiewicza, który znajduje się praktycznie na końcu głównej alejki. Jan Waszkiewicz to był powstaniec z roku 1863. Dożył do niepodległej Polski, zmarł w roku 1921. Jego pomnik ma formę grubego, masywnego krzyża. Idąc w kierunku bramy główną alejką, mijamy kolejne ciekawe nagrobki. Tutaj możemy skręcić w bok. Pokażę Państwu mało znany nagrobek, ale wiążący się z dość ciekawą historią. Jest to grób Władysławy Zawadzkiej. Władysława Zawadzka była młodą dziewczyną, miała zaledwie 18 lat. Niestety popełniła samobójstwo. Prawdopodobnie przyczyną tego była nieszczęśliwa miłość, którą obdarzyła niemieckiego oficera, który tutaj stacjonował podczas I wojny światowej. Kiedy jej ukochany wyjechał z Sokołowa, nieszczęśliwa dziewczyna odebrała sobie życie. Wracając do głównej alejki, idziemy w kierunku bramy. Mijamy kaplicę cmentarną doktora Polkowskiego. Stanę tak, żeby było ją lepiej widać. Jest to ciekawy neogotycki budynek, w którym znajduje się niewielki ołtarz. Wejście jest zamknięte, ale możemy zajrzeć, co jest w środku.
jest figura Jezusa i Matki Bożej oraz portrety Jana Pawła i Franciszka, na środku krzyż. Jest to też ciekawy budynek, powstały na początku XX wieku, prawdopodobnie jeszcze przed I wojną światową. Idąc dalej, mijamy nagrobek Albina Hryniewieckiego, który jest wykonany w formie krzyża, przed którym siedzi anioł. Albin Hryniewiecki zmarł w roku 1908, to znaczy nie zmarł, a padł ofiarą zbrodni. Prawdopodobnie pojedynkował się z oficerem niemieckim o względy kobiety, w której obaj się zakochali, no i niestety w tym pojedynku poniósł śmierć. Żył zaledwie 27 lat. Ten nagrobek, jak i nagrobek sąsiadujący, w którym jest pochowana rodzina Walczuków, też ciekawa forma, w formie takiego pnia drzewa, bardzo ładnie to wygląda. Oba te nagrobki są pod opieką Stowarzyszenia Memoria, którego też jestem członkiem. Idąc dalej w kierunku bramy, mijamy kolejne ciekawe pomniki, na przykład ten, w którym jest pochowany Franciszek Wyganowski i jego żona Helena z Rozeckich-Wyganowska. Franciszek Wyganowski zmarł w 1907 roku i proszę zobaczyć, jak ten nagrobek wygląda. To jest obelisk. Obelisk dodatkowo zdobiony motywami roślinnymi, na którym też umieszczona jest niewielka podobizna Matki Boskiej. Także te stare nagrobki są też bardzo ciekawe z punktu widzenia architektonicznego, z punktu widzenia historii sztuki, jak kiedyś wyglądały groby, zupełnie inaczej niż te współczesne, takie jak przykładowo tutaj, tak, które znamy z cmentarzy. Po prawej stronie głównej alejki, mniej więcej w połowie jej długości, znajduje się masywny grób, w którym jest pochowany Czesław Winnicki, ale także świętej pamięci Wiktor Gregorowicz, który był żołnierzem Armii Krajowej i zginął w roku 1944. Ten nagrobek również jest pod opieką Stowarzyszenia Memoria. Idąc główną alejką w kierunku wyjścia, mijamy alejkę boczną, w którą skręcimy. Pokażę Państwu kolejny bardzo ciekawy nagrobek, w którym pochowany jest Jan Dziubkowski. Jan Dziubkowski był doktorem medycyny, lekarzem powiatu sokołowskiego i zmarł w roku 1891. Jego grób prezentuje się tak. Jest to wysoki krzyż, wysoki, masywny krzyż, na którym znajdują się ornamenty roślinne oraz wąż eskulapa, symbol medyczny. Nagrobek Jana Dziubkowskiego. Wracając na główną alejkę, dochodzimy do najstarszego grobu, który zachował się do czasów obecnych. Jest to grób Marii z Assamufrady. Żyła lat 48 i zmarła w 1864 roku. Jest to najstarszy nagrobek, najstarszy grób, który zachował się do czasów obecnych. Oczywiście nie ma tu żadnego pomnika ani żadnej płyty nagrobnej. Jest tylko niewielka tabliczka z informacją, kto tutaj jest pochowany. Ale możemy obejrzeć piękne, stare, żeliwne ogrodzenie. Ten nagrobek również został odrestaurowany staraniem memorii. Tutaj jeszcze kilka lat temu rosły chwasty metrowej wysokości. Teraz jest kostka. Ale co ciekawe, nie jest to absolutnie najstarszy zabytek, który na tym cmentarzu się znajduje. Obok grobu znajduje się, przepraszam, przykręcę telefon, znajduje się tablica, na której możemy przeczytać, że tu spoczywają zwłoki świętej pamięci Magdaleny z Makarskich Popławskiej. Żyła lat 56
i zmarła 21 sierpnia 1850. Tu jest piątka i ostatnia cyfra została ułamana. Nie jesteśmy w stanie tego czytać, ale jest to najstarszy w ogóle, najstarszy zabytek materialny, który na tym cmentarzu się znajduje. Lata 50. XIX wieku. Czyli możemy wywnioskować, że ten cmentarz musiał być założony no właśnie w tamtych latach, w połowie XIX wieku. Co ciekawe, ta płyta znajduje się w miejscu oddalonym od bramy głównej o jakieś 50 metrów. Czyli z pewnością istniały też starsze nagrobki. Zakładam, że zaczęto chować najpierw za samą bramą, a dopiero później wzdłuż głównej alejki posuwano się w głąb cmentarza. I tak to właśnie wygląda. Tu mamy płytę, a tu mamy ten najstarszy zachowany grób. Po drugiej stronie głównej alei możemy obejrzeć kolejny stary krzyż, również pochodzący z XIX wieku. Jest przepięknie wykonany. I tabliczka informuje nas, że jest tutaj pochowana Regina z Sensiów Raczyńska, zmarła w 1873 roku, oraz Aleksy Raczyński, zmarły 1895 roku. Wracając na główną aleję, przechodzimy przez nią. Po drugiej stronie mamy dwa stare nagrobki członków rodziny Holder-Eggerów. Natalia z Neumarków Holder-Egger zmarła w 1902 roku. Wysoki czarny krzyż z marmuru. A kawałek dalej po tej samej stronie mamy grób Stanisława Holder-Eggera, który zmarł w 1877 roku. Ten nagrobek z kolei jest wykonany z białego marmuru. Naprzeciwko grobu Holder-Eggera znajduje się grób rodziny Wrońskich. Jest to też ważna dla Sokołowa rodzina, której członkowie zostali pochowani w tym ogromnym grobie, który oprócz samego pomnika zajmuje dużą powierzchnię ogrodzoną starym, pięknym żeliwnym ogrodzeniem. Na samym pomniku mamy inskrypcję z informacją, że jest to grób rodziny Wrońskich, Ścisłowskich i Kurkowskich. Przejdziemy teraz kawałek w boczną alejkę. Pokażę Państwu bardzo stary, ciekawy pomnik, w którym jest pochowany Ignacy Samborski, i ten krzyż to jest po prostu arcydzieło sztuki. Jest tak niesamowicie pięknie zdobiony i dodatkowo niedawno został jeszcze odrestaurowany, więc możemy go podziwiać w pełnej świetności. Ignacy Samborski był urzędnikiem powiatu sokołowskiego, zmarł w roku 1891. Sam grób znajduje się nieco z boku od głównej alejki. Wracamy na główną aleję. Tutaj mamy grób księdza Stanisława Pielasy. Ksiądz Stanisław Pielasa był zasłużonym dla Sokołowa kapłanem, proboszczem sokołowskiej parafii w latach 1946-1983. Jego główną zasługą była budowa sokołowskiej konkatedry, którą poprowadził w latach 1948-1953. W sąsiednim grobie są pochowani ksiądz Józef Mazurkiewicz, który również był proboszczem sokołowskiej parafii, zmarł w roku 1936, oraz ksiądz Jan Sobychowicz, który zmarł stosunkowo niedawno, w roku 2020. Ksiądz Sobychowicz również był proboszczem sokołowskiej parafii. Ksiądz Pielasa zmarł, o tym jeszcze nie powiedziałem, w roku 1985. Obok nagrobku księdza znajduje się również ciekawy stary nagrobek. To znaczy, nagrobek jest odnowiony, ale płyta jest bardzo stara, informująca nas, że jest tu pochowana Józefa z Czarnowskich Miłkowska, zmarła w roku 1900, oraz Jan Małkowski. Jan Miłkowski zmarły w 1901 roku.
po drugiej stronie mamy grób rodziny Zawadzyńskich. Zawadzyńscy byli to przemysłowcy, założyciele Sokołowskiej Mleczarni. Pochowany jest tutaj Alfred Filip Zawadzyński, Hajburawicz, Alfred Zawadzyński, Ludwik Kocowski i Stanisław Pawłusiewicz, Herbudołęga. Zawadzyńscy jest to absolutnie jedna z najbardziej zasłużonych rodzin w historii Sokołowa i warto o tych ludziach pamiętać. Ludzie, którzy starali się podnieść poziom gospodarczy naszego miasta. Obok, po tej samej stronie, znajduje się przepiękny nagrobek, nieco już zrębem czasu poruszony, Marii Zwierzyńskiej-Bońkowskiej, zmarłej w 1884 roku. To też jest przykład, jak kiedyś wyglądały groby. Wysoki krzyż z pięknymi zdobieniami. Zobaczcie, jak to wygląda. Wspaniale to wygląda. No i omawiając cmentarz przy Chopina, nie sposób nie wspomnieć o chyba najważniejszej sokołowskiej rodziny, która jest pochowana na tym cmentarzu, mianowicie o rodzinie Hirschmanów. Tak się prezentuje ich nagrobek. Jest to czarny, wysoki monument w formie takiego neogotyckiego baldachimu, pod którym znajduje się figura Najświętszej Maryi Panny i zwieńczony takim pięknie wykonanym ażurowym pinaklem, na samym szczycie którego znajduje się jeszcze niewielki krzyż, lekko przechylony, i ma tak na oko około 5 metrów wysokości. Na samej tablicy widnieje napis: grób rodziny Hirschmanów, świętej pamięci Ludwik Hirschman, zmarł 25 stycznia 1904 roku. Hirschmanowie, rodzina, która przybyła do Sokołowa w połowie XIX wieku i założyła cukrownię w Elżbietowie. Sama nazwa Elżbietów pochodzi od imienia Elżbiety z Lorenców Hirschman. Hirschmanowie pobudowali też pałac na Przeździadce. Wcześniej był tam drewniany dwór pochodzący jeszcze z XVIII wieku. Oni zaangażowali do tego przedsięwzięcia budowy pałacu znanego architekta Henryka Marconiego z Warszawy. Posiadali także pawilony handlowe na Szewskim Rynku. Obecnie na Szewskim Rynku, wówczas po prostu na rynku w Sokołowie Podlaskim te pawilony istniały jeszcze w latach 60. XX wieku. Co ciekawe, Hirschmanowie byli początkowo wyznania ewangelickiego. Byli to Niemcy z pochodzenia, ale mieszkając w Sokołowie przeszli na katolicyzm. Także tak to wygląda. Ale oprócz grobów tak znanych, znakomitych postaci, rodzin jak Hirschmanowie, jak Zawadzyńscy, Wrońscy, są też groby całkowicie bezimienne, tak jak na przykład ten nagrobek, w którym nie wiadomo, kto leży, natomiast sam nagrobek, jak widać, jest bardzo stary, pochodzi na pewno z XIX wieku, być może z pierwszych lat w ogóle funkcjonowania tego cmentarza. Tutaj mamy drugi bezimienny nagrobek, na którym też nie mamy żadnej tablicy, kto jest tutaj pochowany. Na szczególną uwagę zasługują dwa groby znajdujące się przy samej bramie. W jednym z nich leżą żołnierze walczący za Polskę. Też nie jest tutaj wymienione, kto jest tutaj pochowany z imienia i nazwiska. Jest tylko informacja: czterem obrońcom ojczyzny, młodzież skromnej, ofierze swych serc. I napis: przechodniu, powiedz Polsce, że my tutaj leżymy, polegli za jej wolność i wielkość. Po drugiej stronie mamy kolejny nagrobek żołnierzy, na którym jest napisane: obrońcom ojczyzny, poległym za niepodległość Polski. Znajduje się na nim stara płyta z roku 1928. Obrońcom ojczyzny w dziesięciolecie niepodległości Polski, Szkoła Powszechna Żeńska imienia Królowej Jadwigi w Sokołowie Podlaskim. Tutaj mamy grób, w którym
spoczywają harcerze polegli w 1920 roku w walce z najazdem bolszewickim. Jest tylko napis bohaterom poległym w obronie ojczyzny. Byli to naprawdę młodzi chłopcy, 17-18-letni, którzy razem z księdzem Święcickim w roku 1920 wyruszyli na front, walcząc o Polskę. Czasami warto zatrzymać się nad takim grobem, zmówić krótki pacierz, zapalić świeczkę, pomyśleć o ludziach, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. Na cmentarzu przy ulicy Chopina znajduje się też kilka grobów powstańców styczniowych. O grobie Waszkiewicza już powiedzieliśmy. Kolejnym z takich grobów jest grób Szymona Rudnickiego, powstańca 1863, który zmarł w 1911. Także on niestety nie doczekał wolnej Polski. Tak wygląda jego nagrobek. Kolejnym powstańcem styczniowym pochowanym na cmentarzu przy ulicy Chopina jest Antoni Piećko. Miał zaledwie 20 lat, kiedy wybuchło powstanie, urodził się w 1843. Podobnie jak Waszkiewicz, udało mu się dożyć niepodległej Polski, zmarł w 1920 roku. Była to ogromna satysfakcja dla tych ludzi, chociaż przez kilka lat u zmierzchu życia poczuć się jak obywatel wolnej Rzeczypospolitej, za którą poszli w bój. Oczywiście o wszystkich wartościowych, cennych nagrobkach na tym cmentarzu nie opowiem w tym filmiku. Ten filmik nie jest też jakby wyczerpaniem tematu cmentarza przy ulicy Chopina, ponieważ tu o każdym z tych grobów, o każdej z tych postaci pochowanej no można by było zrobić oddzielny materiał. Cmentarz przy Chopina można nazwać bez cienia przesady sokołowskimi powązkami. I musimy pamiętać o tych grobach, ponieważ wiele tych ludzi no, zmarło dawno temu. Ich rodziny również nie żyją od dłuższego czasu. I jeżeli nie będziemy dbać o te najstarsze nagrobki, które są częścią naszej lokalnej sokołowskiej historii, no to one niestety z czasem ulegną zniszczeniu. No, tutaj jest przykład takiego starego, odnowionego pomnika. Piotr Filipiuk, nadleśniczy w Caranowie, zmarł w 1939 roku. No i kierujemy się już do wyjścia z cmentarza. Także to tyle z cmentarza przy ulicy Chopina. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Przepraszam za mój głos. Jest taki, jaki jest. No niestety go nie zmienię, ale mam nadzieję, że będą Państwo oceniać merytoryczną wartość tego filmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.